bardzo serdecznie w kolejnym teście. Dzisiaj będziemy testować olej do kopyt. Naszą tutaj testerką znowu jest Tinkerka. No, chodźcie na dół trochę. Jak widzicie, ona ma porządne szczoty, więc tutaj będziemy mieć mały problem, ale zaraz zobaczymy, jak to nawilżenie nam tutaj będzie działać. Więc po prostu nie przedłużamy i będziemy... Pewnie tu smyra. I będziemy to testować. Jeszcze tylko wam powiem, co tutaj jest. Krzemionka, olej rycynowy i parafinowy wzmacnia, zapobiega ubytkom i nadmiernej kruchości. Uelastyczniają ruch kopytowy i chronią go przed działaniem wilgoci z zewnątrz. Olej nadaje kopytom zdrowy wygląd i połys, wspomaga ich wzrost oraz pozostawia długo utrzymującą się warstwę ochronną. Tutaj nam trochę Tinkerka przeszkadza, ale to nic. Otwieramy, zamieszamy i on taki jest zielonkawy w środku, kochana moja. To nie dla ciebie to jedzonka. I teraz posmarujemy. Trochę jej oddamy ze szczot. Ale super się nakłada. O nie, chyba trochę za dużo wzięłam, jest bardzo wydajny. Kochana, no ale co ty byś chciała? To jest wyż, nie dla ciebie. Tu je posmarujemy. Niunia. Musisz wziąć trochę z brzegu tutaj, bo jest za dużo. No to, to się wiesz. To się już... O nie! O nie, spadło mi z rąk, mam trochę zamarznięte ręce. Nie, nic, nie ukrywam, że... Księżniczka mi trochę przeszkadza. No to odgoń ci księżniczkę. Nie. O nie, będzie miała całe szczoty, dobra. Zasłońmy to naszymi pięknymi włosciskami. I zobaczcie, jak to pięknie się błyszczy. Jula, możesz zrobić trochę przybliżeń takich, wiesz. Idziemy już... Widać, uwierz mi, że widać. Widać, ładnie proszę. Widać w porównaniu z tylnymi. Tutaj tyły posmarujemy, żeby zachować całkowitą równowagę. Powinnam trochę obmieść te kopytka z tego, z piachu, ale nie pomyślałam, przepraszam, musicie mi wybaczyć. Jak widzicie, jeszcze ani razu nie zamoczyłam pędzelka od wyjęcia, więc jest naprawdę bardzo, bardzo wydajny i super się go nakłada. A jakiś włos mi tu został na tym pędzelku. I tak się prezentują nasze kopytka. Teraz możemy włożyć, zakręcić. I nie mamy problemu, że nam się to wszystko babrze i jesteśmy cali w tej paście, czy oleju, czy w czymkolwiek. Bardzo chwalę sobie właśnie za to, że You and Your Horse pomyślało właśnie o pędzelku w środku. Bo to jest super opcja, bo dużo preparatów nie ma takich pędzelków. No więc tak, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Pokazałam wam, jak smaruje piękne, urocze kopytka tej naszej małej Tinkerki. Tinki, 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 tinki. Ja myślę, że ona jest bardzo zadowolona. Teraz może wyrywać chłopców. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Polecam wam produkty You and Your Horse, bo są całkowicie naturalne. Widać, że Tinki jest chyba zadowolona. Nie przeszkadza jej to. Dobrze nawilżają. Jest wydajny produkt. Więc ja wam go polecam. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!